Dzień dobry, cześć! Mam dużo ciekawych pomysłów na vlogi, tutaj z Holandii, żeby Wam pokazać różne ciekawe miejsca, ale niestety, słuchajcie, pogoda nie pozwala. Pada kropi, nie jest zimno, ale jest nieprzyjemnie, więc y, póki co sobie daruję. Natomiast jest pewien temat y, w nawiązaniu właśnie do laptopa. I do samochodu. Zaraz was zaproszę do auta, powiem o co chodzi, ale nim do tego przejdę, to jeszcze chciałem podziękować bardzo panu Wojtkowi jednemu i panu Wojtkowi drugiemu. Będą pewnie wiedzieli, o kogo chodzi. Jeden z panów Wojtków nam przekazał wpłatę na PayPala, a drugi nam przekazał wczoraj pod komentarzem do filmu na YouTube, właśnie, gdzie opowiadam o naszej skodzie, o jej spalaniu. On mnie zainspirował komentarzem do nagręcenia tego filmu, a z kolei on był bardzo ciekawy tego auta, więc ja zrealizowałem film. Pan Wojtek mi bardzo podziękował. Ja Panu Wojtkowi bardzo dziękuję za komentarz, a do tego wszystkiego dostaliśmy jeszcze 10 zł. Także słuchajcie, w ogóle super. No dobra, ale teraz lećmy z tematem, chodźmy do auta. Tylko wam dodam, że robimy drugą, albo inaczej kolejną szansę dla GoPro. Bo jak wam mówiłem w poprzednim filmie i jeszcze w tym poprzednim były kłopoty z zapisem, coś się podziało, nie wiem co. Więc wczorajszy blok też nagrywałem Sony. Tutaj w aucie jest trochę mało miejsca, więc lepiej mi jest nagrywać po prostu GoPro, dlatego ją teraz wziąłem. No zobaczymy, jak się uda nagrać, zgrać. No to będzie fajny materiał. Jak się nie uda, to będę to nagrywał jeszcze raz. Także trzymajcie kciuki. Słuchajcie, chciałem. Żebyśmy dzisiaj pogadali troszeczkę na temat y, ładowania y, różnych urządzeń w podróży. Y, byliśmy, niedawno w zasadzie wróciliśmy z tej podróży po Bałkanach. I wyobraźcie sobie, że no, podróżowaliśmy tym samochodem. Kto nas ogląda to pewnie wie. Y, Skoda Octavia Greenline 1.6 TDI. Y, y, test spalania i takie sprawy. W poprzednim, nie w poprzednim, tylko dwa filmy do tyłu. To sobie proszę zobaczyć. Ale jakby wracając do sedna. Słuchajcie, ja przed tamtą podróżą y, kupiłem ładowarkę. Aby ładować telefony, jakieś takie różne sprzęty w markecie, coś takiego za 10 czy 12 zł, w takiej popularnej sieciówce pożywczej i z różnymi innymi bo po prostu taka najzwyklejsza i najtańsza ładowarka. Tylko mi zależało, żeby miała y, szybkie ładowanie, więc kupiłem to. Stwierdziłem, jeśli coś z nią będzie nie tak, no to zawsze gdzieś po drodze, na jakiejś stacji benzynowej, gdziekolwiek można y, kupić. No i słuchajcie. Z tej ładowarki byłem bardzo zadowolony. Ładowaliśmy dwa telefony, mój Dorendy. Ładowaliśmy powerbanka, ładowaliśmy baterie do GoPro, ładowaliśmy baterie do Sony. Dorenda jeszcze ma takie, ona używa nie słuchawek, tylko aparatów do uszu i trzeba je w nocy suszyć, więc tam jest taki też na USB taka suszarka, więc to, to w samochodzie było zostawiane na noc. Bardzo dobrze dawało radę. Jakby Żadnych problemów. Co chcieliśmy, naładowywaliśmy. No ale nie mieliśmy komputera. A w zasadzie mieliśmy jeden downydy komputer, który nie używaliśmy. Ale ja mam na przykład, słuchajcie, swój komputer, ten, który teraz wziąłem. I on ma tutaj. Zobaczcie, port ładowania na USB-C. No i ta ładowarka nie obsługuje, jakby możliwości ładowania laptopa. No więc z tego względu też. Nie wziąłem tego laptopa, bo wiedziałem, że w podróży no, jedziemy autem, ale biwaki pod namiotem za bardzo nie będzie gdzie ładować. Też nie można, nie wiadomo jak bardzo, zużywać akumulatora w samochodzie, no, żeby nie było problemu, że na przykład rano nie wystartujemy, nie odpali silnik. No więc, jakby no, stwierdziliśmy, dobra, laptop zostaje w domu. Ale w międzyczasie też zamówiłem taką oto drugą ładowareczkę, która no niestety dopiero przyszła do. No, odebraliśmy jak już wróciliśmy z tej podróży. To jest ładowarka firmy Baseus 100 W. Jak widzicie USB-C i zwykłe USB. I zaraz zrobimy próbę, bo ja jeszcze tego nie wiem. Ona teoretycznie powinna ładować laptopa, ale czy będzie ładować czy nie, no to słuchajcie, zaraz się yy, przekonamy. Jeśli by ładowała, to byłoby super, bo to by oznaczało, że w kolejną podróż Śmiało mogę wziąć swój laptop i montować na przykład dla was filmy na bieżąco, czego niestety w poprzedniej podróży nie udało się y, zrobić. Ale tak jak już wcześniej wspomniałem, co w takim razie z tym akumulatorem? No wiadomo, on nie ma nieskończonej pojemności i w końcu może się okazać, że on się wyczerpie. No więc jak myśmy do tego tematu podeszli, że najwięcej ładowaliśmy w czasie tego jak samochód był odpalony, a myśmy się nim poruszali, czyli po prostu w czasie jazdy. Jeździliśmy na samym początku, no to były większe odległości, bo chcieliśmy tam dojechać na Chorwację, więc to były w zasadzie chyba 3 dni, gdzie, gdzie większość trasy, no to z jakimiś tam przystankami, ale mimo wszystko jechaliśmy. Jak już byliśmy na miejscu, to troszkę więcej zwiedzaliśmy. Byliśmy gdzieś tam stacjonarnie, nie robiliśmy więcej niż 150, 100, 150, może do 200 km, co i tak dawało, jakby te, de facto tego 2-3 godziny ruchu, więc to jest. Na tyle dużo, że ten akumulator się śmiało w tym czasie podładuje, i to jest też dobre, że w tym czasie też można te najbardziej newralgiczne y, telefony, czy tam jakieś inne urządzenia sobie naładować. Myśmy tak robili i w zasadzie nie mieliśmy z tym żadnych problemów. Także, jakby takie podejście na, dla nas było. Y, Wystarczające. Tutaj oczywiście nie mieliśmy żadnej lodówki, która by miała być na przykład cały czas 24 godziny na dobę podłączona. To jakby zmieni to by zmieniło jakby perspektywę, no ale myśmy nie korzystali z takich rzeczy, więc, więc jak najbardziej to dało radę, no ale. Nie było tego laptopa. Natomiast myślę, słuchajcie, że nawet mając tego laptopa, on może działać około 6-8 godzin na baterii, a potem potrzebuje 2 godzin, żeby się naładował. Więc, więc przy takiej dwugodzinnej jazdy, myślę, że też nie byłoby problemu i tego samochodowego akumulatora, tego który jest rozruchowy, bym. Nie zepsuł po prostu, nie rozładował go Tak, żebym się kiedyś nie obudził rano Gotowy do drogi, a tu by się okazało, że Niestety samochód nie odpala Także słuchajcie, powiem wam jeszcze tak Tą ładowarkę zamówiłem na AliExpressie, Ona kosztuje około Teraz chyba patrzyłem 120 czy 130 zł, musicie sobie sprawdzić Podam wam link w opisie Ja ją kupiłem na jakiejś promocji Za 50 zł, tam 12,5 euro Chyba wtedy kosztowała albo była jakaś tam 50% zniżki Więc to była dobra cena też nie wiem dokładnie jak ona się nazywa, z tego względu, że ta aukcja jakby nie opisuje, ale to Wam też rzucę screena, rzucę Wam też link w opisie, to sobie będziecie mogli sami, sami sprawdzić. Ja już z niej korzystałem teraz, jak jechaliśmy do Holandii, ale tylko i wyłącznie do ładowania telefonu. Natomiast, słuchajcie, robimy teraz próbę z laptopem. Teraz jeszcze zwróćcie uwagę, że ona jest 100W, ale. Też jest bardzo podobnie wyglądająca, 140 W, ona jest troszeczkę droższa. Ja stwierdziłem, że 100 W mi jak najbardziej wystarczy. Także patrzcie się, wpiąłem i co ciekawe, ona ma, o ile to jest w ogóle widoczne, wyświetlacz, gdzie pokazuje, jaki aktualnie jest poziom naładowania akumulatora. Zaraz to się powinno przełączyć. Teraz pokazuje, ile daje na wyjście, czyli 5 V. 0W, no bo nic nie jest podłączone. O, i 12,5V. Silnik nie pracuje, więc nie ma doładowania. Zaraz mogę spróbować włączyć silnik. To się na pewno zwiększy. Zobaczymy. No, także, zobaczcie. 14,78 na pracującym silniku, czyli alternator pracuje, jest doładowanie. No, ale do tego naszego testu, jakby. Nie jest potrzebne, więc żeby nam nie huczało, wyłączam silnik. Dobra, to spróbujmy teraz zasilić tego laptopa. Mam tutaj taki długi kabel. Wtykam do tego portu. Nie mam operatora i brakuje mi po prostu ręki. Słuchajcie, tutaj jest drugi koniec kabla, więc teraz go muszę tutaj umieścić. Zobaczcie, w tym porcie, jeśli to widać. I jeśli na laptopie zapali się światełka, to znaczy, że będziemy mieli ładowanie laptopa. Sam jestem ciekaw, nie robiłem tego wcześniej. No dobra, to spróbujmy. I co jest? O, proszę bardzo. Czerwone światełko oznacza to, że laptop się ładuje. Ja laptopa specjalnie godzinę teraz zostawiłem bez ładowania u góry, jak z niego korzystałem, żeby po prostu trochę się bateria zużyła. Także sukces. Słuchajcie, sukces ja się cieszę. Zobaczmy teraz jeszcze tutaj, jakie mamy napięcia, więc na tym drugim USB jest, yy, było 0, tutaj mamy 12 z akumulatora i pewnie zaraz pokażę na USB-C yy, 20,1V napięcie i 25W poboru, czyli z mocą 25W ładuje nam w tym momencie tego laptopa. Także dla mnie super. To bardzo dobra informacja. Zaraz jeszcze, żebyście zobaczyli na 100% że jest ładowanie. Ja tego laptopa odpalę i pokażę Wam tam no, na bateryjce po prostu, że jest ładowanie. Ale chcę zrobić jeszcze jedną próbę. Mianowicie, czy można równocześnie i ładować laptopa i ładować telefon. Tylko, że muszę iść po telefon. A nie, mam telefon. Ok. myślałem, że telefon zostawiłem w domu. Także muszę teraz zrobić połączenie kabelkowe. Wezmę drugi Drugi kabelek, podłączę to wszystko i pokażę Wam rezultat. Okej, okay, nie wiem, czy kto zrobić, ale słuchajcie, tutaj mam telefon, no, trzymam to wszystko jakby jedną ręką. Zobaczcie, podłączam. O. Telefon zaczyna się ładować. Szybkie ładowanie, czyli to dobrze, bo to znaczy, że on w miarę szybko się naładuje. To, no teraz jest 67%, więc pewnie w 20 minut będzie full, ale sprawdzimy, co z laptopem. No ja widzę tutaj czerwone światełko, czyli się również ładuje, czyli mamy dwa urządzenia równocześnie tam. Patrzyłem na specyfikację, więc ten port USB-C do ładowania, gdzie ładuje teraz laptopa, on może dać maksymalnie 100 W, a ten drugi, gdzie ładuje telefon, może dać maksymalnie 30 W, ale suma jest suma jest 100, więc no, nie można, jeśli byś tam brało dużo, no to wtedy tutaj weźmie. Mniej, to jest jakby logiczne. Natomiast jest wersja 140W, ale ja uważam, że aż tak bardzo nie yy, potrzeba mi tej mocy. No bo skoro teraz laptop wyładowany ład ładuje się z mocą 25W, no to po co mi więcej? No dobra, to jeszcze rzut oka yy, na laptopa i na telefon. No to proszę zobaczyć. Tutaj widzicie 85%, 37 minut do pełnego naładowania, tryb zasilania podłączone lepsza bateria, co oznacza, że laptop się ładuje, telefon. Zobaczcie również u góry ikonka tutaj w rogu z ładowaniem, także oba urządzenia równocześnie nam się teraz ładują. Teraz też zaczął świecić ekran, więc tutaj w międzyczasie popatrzyłem na ładowarkę, pokazywała, że laptop jest ładowany z mocą 30 W, a telefon jest z mocą, mocą 7 W, no więc mamy. Powiedzmy, te 37-40 watów zużycia w tym momencie, ale ładowarka da, potrafi dać 100, no więc spokojnie, jeszcze jest dużo rezerwy. Ja ją teraz dotykam, patrzę, czy się przypadkiem nie nagrzewa, ale jest zimna, więc no ale to trudno, żeby się nagrzała po dwóch czy tam pięciu minutach, jak jest włączona. To by trzeba już zostawić ją na dłużej. No także słuchajcie, myślę, że to jest na tyle to Wam po prostu chciałem przekazać taką informację i jakby moje podejście do tematu, bo oczywiście można by się bawić w jakieś stacje zasilania, dodatkowe doładowania solarne, gdzieś jakąś tam panel, który byłby przymocowany do dachu i tak dalej, ale ja uważam, że można bez tego żyć, jak się oczywiście podchodzi rozsądnie do zużycia własnej energii i tak jak Wam mówimy nie mamy urządzeń, które by nam tej energii bardzo dużo brały, typu jakieś dogrzewanie elektryczne, czy właśnie lodówka, która by musiała działać non-stop. No my po prostu nie potrzebujemy takich rzeczy w podróży. My musimy mieć naładowane telefony, naładowany komputer, baterie od kamery czy od GoPro i ewentualnie to, co Wam mówiłem. Podłączone powerbanki, żeby je też doładować, jak idziemy gdzieś na wycieczkę, żeby mieć możliwość z dala od samochodu się doładować. No i to, co Dorenda potrzebuje, czyli takie specjalne urządzenie do suszenia aparatów. Ona, ona ma niewielką wadę słuchu po prostu musi cały czas nosić aparaty w ciągu dnia, a w nocy trzeba je do takiej kosteczki wsadzać, żeby je wysuszyć, żeby się po prostu nie uszkodziły. Także ja myślę, że w tym momencie zakończę. Dajcie nam jakiś znać w komentarzu, czy taka tematyka w ogóle Wam się podoba, czy, czy o, no bo nie jest to bezpośrednio związane z podróżą, ale w jakiś sposób, oczywiście, do tej podróży nawiązuje. Także słuchajcie, ja Was pozdrawiam. Życzę y, udanego weekendu, bo pewnie, pewnie ten vlog zobaczycie w piątek, więc to już będzie prawie że weekend. Y, napiszcie komentarze, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli, jeśli mogę Was o to prosić. A chciałem również. Y, podziękować za te komentarze, które poprzednim razem od Was dostałem i chciałem jeszcze bardzo podziękować, może w zasadzie w ogóle powinienem tego vloga zacząć od, od podziękowania dla Panów Wojtków. Myślę, że to są, że to nie jest ta sama osoba, bo z tego co widzę to przedstawiają się innymi nazwiskami. Jeden z Panów Wojtków. W ostatnim komentarzu w zasadzie na YouTubie nam przesłał 10 złotych, a drugi z panów, Wojtków, przesłał nam wpłatę na Paypala, za któreż to bardzo słuchajcie, wam dziękujemy, bo to jest dla nas bardzo duża motywacja, że no po prostu wspomagacie nas, a my dzięki temu też możemy tą kasę przeznaczyć na jakieś takie rzeczy, o których wam później możemy opowiedzieć. A, jeszcze wracając do ładowarki, to nie jest to film sponsorowany za tą ładowarkę nabyłem ją za własne pieniądze nie została mi przesłana przez firmę Baseus, więc no, to jest jakby moja własna inicjatywa, żeby o niej powiedzieć, myślę, że to jest dobry produkt, myście ją y, po prostu y, musicie się zastanowić czy byście też ją chcieli mieć ja jeszcze teraz ją użytkując przez jakiś dłuższy czas, też za jakiś czas się po prostu odezwę i dam wam znać jak ona się sprawuje, bo na pewno teraz już w podróż będę zabierał tego laptopa no bo skoro go mogę ładować i wiem, że nie zostanę bez prądu, jak będę chciał coś montować na przykład dla was, no to, to też będę siłą rzeczy tą ładowarkę testował. Także dla Panów Wojtków wielkie dzięki za wpłatę. Jakbyście chcieli nam postawić wirtualną kawkę, to również, oczywiście jest taka możliwość, tutaj wam gdzieś wstawiam, jak to zrobić. Oczywiście wszystko jest też napisane w opisie. Tymczasem słuchajcie, miłego weekendu. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Cześć!